one of the most demanding and dangerous purpose-built circuits in the world. The track begins with a series of tight turns. Beware of the tricky hairpin halfway through the course, and the tight final corner, which, if taken well, can provide overtaking opportunities. Witajcie towarzysze, witam was w kolejnym odcinku z sezonu karierą Roberta Kubica. No i widzimy tutaj startującą stawkę. Więc cóż, Robert Kubica po fenomenalnym czasie zajmują pierwszą pozycję, drugi jest Weber i trzeci Rosberg. No Rosberg, no, Niemcy, no dzisiaj Niemcy chyba dostają największe wsparcie i każdy chyba Niemiec, który ogląda w telewizji teraz, chciałby zobaczyć Niemca na pierwszym miejscu, ale i proszę Państwa, Mark Weber próbuje wyprzedzić Kubica, ale Kubica nie odgrywa się i zachowuje swoje pierwsze miejsce. Liczę na dzisiejszy wyścig, że już nie będzie aż tak dużych problemów. No i Kubica fenomenalny czas w Niemczech wykonał, proszę Państwa, i ponad sekundę szybciej od swoich przeciwników. Więc to był po prostu... Kubica jedzie w tym na tym torze jak w trasie, no... Bardzo... No szybki jest, no i wszystko spoko. No i cóż, Robert Kubica, przejeżdżają teraz te wszystkie zakręty, no i Nico Rosberg jest na drugiej pozycji i będzie gonił Roberta Kubicy, no. W sumie on jeszcze nigdy wyścigu nie wygrał, więc pierwsze i to jeszcze w miejscu, w którym pewnie znajduje się jego rodzina, no. Wszyscy i jego fani, no bo w Niemiec, no to na pewno by chciał wygrać, ale no jak na razie Kubica jest o pół sekundy szybciej, ale tutaj jego Williams. I to było bardzo niebezpiecznie, już chciałem skręcić. Miałem nos trochę przed sobą, więc trochę powinien miejsca zostawić, no ale cóż, nic się nie stało, jestem pierwszy, to on stracił więcej niż ja. Więc Robert Kubica jest pierwszy i 700 sekundy przed Nico Rosbergiem, no. Czy Niemiec będzie w stanie wyprzedzić Polaka prosto z Krakowa? Tego nie wiem, ale już widzę, że opony mi się nagrzały, więc to jest bardzo dobra wiadomość. No i też zaczęliśmy dzisiaj na softach, więc będziemy trochę szybciej na początku, więc... Mamy szansę, by uciec teraz Nico Rosbergowi, który jest chyba uwikłany w walkę z tym... Nie, no... No tak, no już bardzo mało czasu tracę, no. Więc mógł ze sobą panowie palczyć i tracić czas do Roberta Kubicy, więc no cóż, Kubica wykorzysta tą sytuację i po prostu sobie ucieknie. I proszę Państwa, no i jedzie. I cyk, proszę Państwa, no bardzo. Teraz im bardzo daleko uciekł. Robert Kubica po prostu jedzie jak w transie, no. Po prostu fenomenalne tempo polskiego zawodnika. On już ucieka na 3 sekundy. Się zaraz okaże, że stworzy odpowiednią ilość czasu, żeby zjechać na ludzie do samochodu, na pit-stopu. A jak wiadomo, zjedzie on na okrążenie numer 3. Więc chyba... Tak, na okrążeniu numer 3, czyli w połowie, więc... Więc trochę długo przetrzymamy opony. Okej, copy. Więc tutaj teraz inżynier wyścigowy, no ciekawe jak się nazywał inżynier wyścigowy Kubicy w BMW, bo w sumie szczerze nie wiem. Ale mógłbym zobaczyć kiedyś na następny odcinek, wam powiedzieć. Oczywiście można też zostawić ładny komentarz i łapkę w górę, oczywiście jeśli film wam się spodobał i dotrwaliście do końca, jeśli wam się nie spodobał, możecie zostawić łapkę w dół i napisać why, dlaczego. A ja postaram się to zmienić, jeśli będę w stanie to zmienić, ale cóż, jesteśmy już chyba na drugim sektorze. No niestety toru w Niemczech nie znam tak dobrze, niektórzy, no część torów znam, ale ten niemiecki to niezbyt. Ale tu nawet nie wiem, czy w tej grze jest podział na sektory, bo w Formule 1 normalne jest, ale tutaj tak dziwnie jakoś nie ma. Chyba nie, jest. Oj, tu Kubica trochę za szeroko, ale żadnej kary za to nie ma, no bo w sumie to był absurd, jakby dostał karę.
Tak, są sektory i tu już jest chyba ostatni sektor. Czyli dobrze mówiłem, że jechaliśmy przez drugi, więc... I cuk, postaliśmy. Klikamy przycisk na każdy kierowca Formuły 1 ma przycisk na... nastawiony na pits i właśnie Robert Kubica przycisnął chwilę wcześniej i mechanicy BMW Sauber już się szykują na przywitanie Kubicy w boksie, więc pora na zjazd do boksu. No i cyk. Kubica, no i tam już część kierowców ucieka, no ale pamiętajmy, Kubica robi chyba jakiegoś undercuta, no i teraz chyba trochę mogli przetrzymać jego przeciwnicy, no więc teraz będziemy mieli taki trochę overtaking show specjalnie dla was widzów od Roberta Kubicy. No tutaj trzeba będzie... Oj, tu proszę państwa, Kubica miał kontakt z Fisichellą. No to na pewno mnie pomoże, na szczęście sędziowie byli pobłażliwi i odpuścili Kubicy, no ale cóż, powinni trochę więcej miejsca zostawić. Ale dobra, ja nie jestem sędzią FIA, więc ja się tylko ścigam. No, w ogóle, jeśli chodzi o FIA, to bardzo ciężko jest zrozumieć ich przepisy. No i tutaj, proszę państwa, Robert Kubica wyprzedza Fisichellę. Bardzo jadą wolno, tak samo Nelson Piquet, który brał udział w tak zwanym... nie Spygate, bo Spygate to było co innego, tylko w Crashgate'cie. No... Renault, więc jeszcze akurat u nas to jeszcze się nie wydało w tej, zostanie tak gdzieś nie wiadomo wydane, jak zostanie wywalone, ale w tej grze nie zostanie wydalone, więc ale Crashgate zdarzył się na właśnie Grand Prix Singapuru, pierwszym chyba nocnym wyścigu, albo w ogóle pierwszym wyścigu Singapuru. I proszę państwa, Nick Heidfeld, jak usłyszałem, zjechał do pit stopu i teraz Robert Kubica będzie odzyskiwał pozycję, które stracił w czasie zjazdu do alei serwisowej. No i jak sami widzicie, jesteśmy na pozycji number one. I tu proszę państwa, tu już się zostało parę okrążeń. O opony się w ogóle nie martwię, bo to są hardy, więc hardy długo wytrzymają. I cyk, no jedzie jak w transie Robert. I tutaj wyprzedzam. No i cyk. Trochę się skupiłem, więc... Co jeszcze? No właśnie, to wytłumaczę wam Crashgate, to co chodziło, bo... Później, no nie wiem czy nie, to powiem wam w skrócie, bo jest taki fajny film, wam w komentarzu wam dam odnośnie tego, to był taki retro podcast, który pamiętam jak się panowie nazywali, bo ich pierwszy raz oglądałem, szczerze, ale bardzo mi się spodobali, więc ich zasubskrybowałem. No ale już nie uciekając od tematu, to właśnie Crashgate to była taka sytuacja, że Nelson Piquet, kierowca, no chyba syn znanego kierowcy, też Nelsona, no Piqueta na pewno, ale jak się nazywał, to ja jeszcze nie wiem, a może się mylę, ale został poproszony, żeby na tam okrążeniu jakimś na tym zakręcie się rozbić, żeby Fernando Alonso w idealnym momencie zjechał do pit stopu i wygrał wyścig, bo w sumie no i tak się stało, Fernando Alonso dostał bardzo mało paliwa, zjechał bardzo wcześnie, dostał bardzo dużo paliwa, jechał na jeden pit stop i po prostu, no, jak właśnie zjechał, po jakimś czasie właśnie Nelson Piquet rozbił się w zakręcie tam, gdzie nie było dźwigów, więc musiał być samochód bezpieczeństwa. No i przez co ten, no i Robert Kubica też miał duże szanse w tym wyścigu, ale miał pecha bardzo dużego, bo w czasie samochodu bezpieczeństwa w 2008 roku nie można było zjeżdżać do boksów, było zamknięty pit stop, no i... Ale Robert Kubica i właśnie Nick Heidfeld dostali karę za zjazd do boksu i się pytacie, ale czemu te zespoły takie głupie były i puściły ich na
to miejsce. No to ja od razu wam tłumaczę, no po prostu im paliwa zabrakło i musieli zjechać, bo inaczej by się zatrzymali na torze. To już lepsze 10 sekund kary, niż się w ogóle nie dojechać do na ten. Przy okazji zawsze mógł być jakiś samochód, drugi samochód bezpieczeństwa i w ogóle. No i Fernando Alonso wygrał wyścig. Nic się nie wydało w tym wyścigu. I właśnie w 2009, kiedy Nelson Piquet już stracił pracę w Renault, powiedział wszystko FIA, no i stała się afera. Renault opuściło, ale no cóż, właśnie Robert Kubica wygrał wyścig w Niemczech, przygadany trochę, no. Fenomenalna jazda polskiego kierowcy, no i 17 sekund to był właśnie dominacja polskiego kierowcy. I 6 punktów brakuje już do Sebastiana Vettela, więc Vettel traci to dużo, no i Robert Kubica zwycięża w Grand Prix Niemiec, no i jak został wywalony, został wywalony i poszedł do FIA, czyli zarządu Formuły 1, wygadał się co i jak, no i później ci, żeby Renault ratować się, to szefowie, Renault, jak to powiedzieć, odpuścił, no ale to już odpuścili tamci, którzy za to byli zamieszani. Odpuścili zespół Renault, żeby sam zespół nie stracił. Ale jeśli chcecie się dowiedzieć więcej na ten temat, to zapraszam na komentarze do dołu i tam was poinformuję z tym filmem. Więc cóż, ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że film wam się spodobał. I do zobaczenia w następnym odcinku. Będziemy jechać na Węgrzech.